Witajcie wszyscy po raz kolejny w akcie trzecim Kryształowa Czaszka. Może ja tak zacznę. Na wstępie może powiem, że w tym akcie może się trochę uspokoję, bo w poprzednim bardzo miałem dużo przejęzyczeń. Postaram się jak najbardziej mniej ograniczyć mowę. Będę mniej gadać. Jeśli chodzi o sprawy takie nie dotyczące gry, no i widzicie, już się tnę. W sprawach nie dotyczących gry zabrałem sobie dużo picia, znalazłem coś tam w kuchni. Mogę was zapewnić, że nie będzie żadnych tematów typu, że chce mi się pić. Nie, nic z tego, nawet nie zamierzam. Mam tutaj spory zapas, więc wiecie. Możemy teraz zapanować nad bohaterami. Szczerze mówię, już od początku mówię, że dawno nie grałem w tą grę, ale można się domyśleć, o co biega. Mamy naprawić samochód, właściwie wóz. No tak. Nie pamiętam, jak się to nazywało, tu coś. I mamy bazuki. A, nie, pierwsza małpa musi nam zejść. I jak można się domyśleć, tutaj możemy. Nie da się? Nie, trzeba przeskoczyć. Czaszką. No. Już. Spadaj. A nie, na tym drzewie. Zawsze jak gram w tą grę, to mylą mi się te drzewa. Dobra. Rzucaj. Dobra, dziękuję, małpa. Przepraszam was, tak ostatnio rzadko wstawiam na YouTube'a. No nie mogę po prostu tego wytłumaczyć. Po prostu nie wstawiam. Teraz może tak się postarajmy, żeby każdy miał te bazuki. Teraz trzeba było zrobić. Ach, już rozumiem. Szybko skakaj i wskakuj. Nie, och. To podejrzewam, że muszę tym. Myślę, że zdążę. Dobra, mam już drugą część. Cierpliwości, już tam powoli idziemy. Dobra, teraz tutaj będziemy raczej potrzebować Jonesa i Matta.
gdzie mi tam lejesz? Bardzo głupio, że wyszło w tamtym akcie, że się tak przejęzyczałem i w ogóle to jest po prostu szkoda, no. Powinienem więcej ćwiczyć. Możemy budować. To jest raczej chyba zakończenie poziomu, o ile się nie mylę. No tak. Tak, lody dla ochłody. W tej grze jest tak dużo takich momentów śmiesznych, tak śmiesznych, że już głupich, albo na odwrót. Tak głupich, że śmiesznych. Amfibia, jeśli tak się to nazywa. Chyba trzeba ją kupić. No tak, trzeba ją kupić. Bez tego się nie obejdzie, ale na szczęście jest taka mała cena. Dobra, kiedy będzie ten pytajnik? Ja chcę nową postać. Ej! Nie chcę. To trzeba jakichś specjalnych. Tak, postać z mieczem. No i znowu trzeba będzie. Ale chcę w miarę szybko przejść tą grę. Bo ja chcę postać. Jest pytajnik, nie trzeba wszystko od nowa. Z dala od tego, bo znowu się przeteleportujemy. Żołnierz 15 tysięcy kluk. Ta zmiana mi się już nie myli. Nie wciskam już Entera, tylko spację. Tak. Jedziemy. Szybko mamy ten poziom z samochodzikami. Tak dawno nie grałem w tą grę. Znaczy, w sensie grałem, widzieliście let's play'e. Mam na myśli, że niedawno nie grałem w ten akt trzeci. Jak ktoś by nie zauważył, ta amfibia ma coś takiego, że ona się nie topi i nie wybucha w wodzie. Po prostu typowa amfibia. Dobra, widzę mało. O, kamyczki. Może bym się zajął w końcu grą. Dobra, czerwona strzałeczka. Ach, pamiętam ten moment z aktu drugiej, jak się tutaj tnąłem. Jak się tutaj ciąłem. Normalnie. Tak mi język po prostu plątał się. Jest niewyobrażalny po prostu, nie jest do mnie podobny. Widzicie? Wszyscy się tutaj, nie wiem, topią, a my sobie pływamy. O, pieniążki też są. Ech, przepraszam, lubię zbierać. Dobra, jedziemy szybciej. Na razie jest dobrze, wszystko się nie tnie, gra idzie fajnie, ale co będzie później? Myślę, że mi jakoś w miarę ten akt pójdzie. O, tu jest dużo, lubię dużo. Chcę jeszcze więcej.
Gdzie jesteś? Nie ma jakichś... O, jest strzałeczka. Aż dwóch. Wow. Jakaś imprezka wodna. Dobra, bierzemy tego. A, wyjdzie mi. Teraz tam. Gdzie jesteś? Widzę cię. Widzę cię i jadę u ciebie. Z moją pomocą. Oczywiście. Oj. Przynajmniej coś zdobyliśmy. Ale mój błąd. Szczerze mówię, że amfibia, woda plus dopalacze to nawet dobre połączenie. Aha. Przegrałeś. Teraz gdzie są? Widzę. Nawet jestem koło niego. Dobra. Płyniemy teraz po ciebie. Jesteś następny. Nie, skąd się nagle wziąłeś w prawej stronie? Nieważne, i tak ci dorwę. Dobra, dobra, zaraz. Ach. Dobra. Ciebie nie przeszkadzaj. Tu się pchałeś. Kurczę, kręcę się jak głupi w to kółko, nie mogę zdobyć...